Witam bardzo serdecznie, Kasia Krasucka, motywujący nauczyciel języków z tej strony. Pragnę zaprosić Ciebie do krótkiej lekcji duńskiego oraz posłuchania intencji na ten tydzień. A intencja na ten tydzień nosi tytuł Jeg en kærlig og glad person, co oznacza jestem kochającą i szczęśliwą osobą. Jeżeli chcesz znaleźć więcej inspiracji oraz cotygodniowe różne cytaty, zarówno po duńsku, jak i po polsku, to zapraszam Ciebie do strony internetowej kasiakrasucka.com. Tam znajdziesz więcej informacji na temat mnie oraz dostępnych kursów języka duńskiego, między innymi. A teraz zabierzmy się za naukę, ponieważ przed nami jeszcze kilka zdań napisanych po duńsku. Zaraz rozszyfrujemy ich znaczenie oraz będziesz mógł poćwiczyć ich wymowę. Pamiętaj, ponieważ ta lekcja jest nagrana na wideo, więc możesz zawsze zatrzymać lekcję wideo, powtórzyć poszczególne wyrazy bądź zwroty na głos, bądź nawet cofnąć kawałek i powrócić do materiału, który szczególnie Ciebie interesuje. Edu Kla, jesteś gotów? Leo Start, zacznijmy. Jeg giver slip på alle forvirrende, kaotiske, uharmoniske, respektløse eller tvivlende tanker og vibrationer. De er fjernet fuldstændig fra min bevidsthed. De er fjernet fuldstændig fra min bevidsthed. I cóż to oznacza? Jeg giver slip på, bardzo piękny zwrot, jeg giver slip på, czyli odpuszczam coś, puszczam coś. Puszczam alle forvirrende, i teraz tutaj te ostatnie wyrazy są ważne, tanke o vibrationa, myśli i wibracje, i teraz jest opis, jakie te myśli i wibracje puszczam, czyli pozbywam się ich, puszczam je, niech sobie lecą bez mojego udziału. Jakie to są forvirrende, czyli wprowadzające nas w zakłopotanie, chaotyczne, chaotyczne, uharmoniczne, pozbawione harmonii, respektlose, pozbawione szacunku, ela zwiulne, zwiulne, takie wątpiące, wątpiące myśli i wibracje. Die fjerne fullständig fra min bevidsthed. One są usunięte całkowicie z mojej świadomości. Te wszystkie myśli, które pozbawione są i szacunku, i harmonii, są chaotyczne, pełne zawirowań, tych wszystkich myśli i wibracji pozbywam się dzisiaj z mojej świadomości. Fra min bewisthel. Bewisthel jest rzeczownikiem z rodzajnikiem in, dlatego mówimy min bewisthel. Tak brzmi intencja na ten tydzień i wracamy do pierwszej strony, gdzie jest napisane Jeg kærlig og glad person. Jestem kochaną i szczęśliwą osobą. I możemy być taką kochaną i szczęśliwą osobą w momencie, kiedy właśnie pozbędziemy się w bagażu myśli, które nam nie służą. A wszystkie chaotyczne myśli, wątpiące myśli, pełne zawirowań, pozbawione szacunku, respektlose, uharmoniczne, pozbawione harmonii, te myśli nam nie służą. A jakie myśli w takim razie nam służą? Jakimi myślami zastąpić te myśli, jak już się ich pozbywamy, jak je puszczamy wolno? Jak je slippo? Puszczam je. Jak je slippo? No to jakimi myślami możemy te myśli zastąpić? Wszystkimi innymi, które są przeciwstawne do tych, które właśnie wymieniłam. Czyli poukładane myśli, pełne szacunku, pełne harmonii, pozbawione wątpliwości, czyli przepełnione taką wiarą w coś pięknego. Takimi myślami zastąpmy te forvirrende, chaotyczne, uharmoniczne, respektlose, eller zwiulne tanke. I wibracje, ponieważ te myśli nasze wpływają na nasze wibracje. Co to są te wibracje? Kasia, jak ty dzisiaj, o czym ty dzisiaj mówisz? Wibracje, nasza energia. Zastanawiasz się czasem, jak wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia, że masz wrażenie, że aż chcesz w tym pomieszczeniu przebywać, ponieważ ta energia tego pomieszczenia wydaje się być przyciągająca. Ludzie jakoś się tak uśmiechają, wszyscy są radośni, jest dobry humor,
energia. A wchodzisz czasami do pomieszczenia, gdzie myślisz, uch, jak najszybciej chcę stąd uciekać. Jest taka jakby zawiesina w powietrzu, wszystko wisi, jest tak bardzo nisko, ta energia umieszczona. Ludzie są bardzo przygnębieni, źli, słuchać może nawet jakąś kłótnię w tle. W takiej energii nie chcemy przebywać. Jeżeli jesteśmy w stanie jako ludzie wyczuć taką energię, wchodząc do różnych pomieszczeń, to znaczy, że my jako ludzie wytwarzamy również wibracje, ta energia zaczyna wibrować i wpływa na całe nasze otoczenie, a także na nas samych. Dlatego jak je slippo, alle uharmoniske, chaotiske, forvirrende, respektløse, tvivlende vibrationer. Te wibracje też puszczam, niech sobie lecą i ja z nimi nie chcę mieć nic wspólnego. Natomiast zastępuję te wibracje właśnie energią spokojną, ułożoną, pełną szacunku, pełną miłości, bez wątpliwości jestem pewna w tych moich wibracjach, mam nad nimi pewną kontrolę. No i co? To z taką intencją zostawiam Cię w tym tygodniu i pamiętaj o tym pierwszym zdaniu. Ja en kærlig og glad person. Czy Ty też jesteś kochającą i szczęśliwą osobą? Jeśli nie, to tak naprawdę niewiele trzeba, żeby stać się taką osobą. Wystarczy, że pomyślisz o swoich myślach i zmienisz je troszeczkę. Skupisz się na tych pozytywnych, na tych poukładanych, na tych bez wątpliwości. I to wpłynie również na Twoje wibracje. A to, te wszystkie myśli jesteśmy w stanie usunąć. Fjerne fra vores bevidsthed, z naszej świadomości. Zupełnie, fullständig, bez żadnej wątpliwości. Ok? Tede for today, for den uge. Mam nadzieję, że inspiracja tego tygodniowa przyda się Tobie, a jeszcze bardziej, że przydadzą się Tobie te słowa, które dzisiaj jesteś w stanie poznać. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak te słowa są napisane, to znajdziesz między innymi te zdjęcia tych kart, dwóch stron, zarówno na Instagram Kasia Krasucka DK, bądź na stronie Facebook Kasia DK, do których serdecznie Ciebie już dzisiaj zapraszam. Tak for i dag, og have en rigtig god uge. Życzę Tobie naprawdę, naprawdę dobrego tygodnia, bo zasługujesz na to, co najlepsze. Fordi du en kærlig, og jeg håber, du en glad person. Vi ses. Hej, hej.